Fundacja Mam Marzenie powstała 14 czerwca 2003 roku. W lutym 2004 roku rozpoczęliśmy działalność w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Od 2007 roku działamy na terenie całego kraju, podzieleni na 16 oddziałów. W pierwszym roku udało nam się spełnić 40 marzeń. Pierwszą polską marzycielką była Bogumiła. Po spełnionym marzeniu napisała wiersz. Więc pozwólcie dzieciom marzyć, bo cóż złego jest w marzeniach? Wszystko może się przydarzyć, a gdy marzysz, świat się zmienia. Witam serdecznie, z tej strony Bogusia Siedlecka. Miło mi Państwa powitać i opowiedzieć krótką historię moją i Fundacji Mam Marzenie. To już mija 10 lat, kiedy Fundacja Mam Marzenie spełniła moje marzenie i z całą rodziną poleciałam do Disneylandu na Florydę. Co zmieniło to marzenie w moim życiu? Bardzo wiele. Po pierwsze uwierzyłam w siebie, po drugie uwierzyłam w marzenie i w marzenia i w spełnianie marzeń. Teraz jestem już kobietą, nie małym dzieckiem i to jedno marzenie tak naprawdę pokazało mi, że warto marzyć i iść do przodu. Teraz moje życie wygląda całkiem inaczej i wiem o tym, że Fundacja Mam Marzenie miała ogromny wpływ na moje życie, na moją świadomość samej siebie i tego, kim jestem. Bardzo apeluję o to, żeby nie bać się marzeń, żeby pomagać w spełnianiu marzeń, bo ja jestem żywym przykładem tego, jak marzenia bardzo zmieniają życie i to, kim jesteśmy. Także nie bójmy się marzeń i pomagajmy w spełnianiu marzeń każdego dnia. Fundację Mam Marzenie pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę sukcesów, a podopiecznych fundacji również ściskam i miło mi, że jesteśmy w jednym gronie marzycieli Fundacji Mam Marzenie. Pozdrawiam i do następnego zobaczenia. Fundacja Mam Marzenie w ramach swojej działalności organizuje także koncerty charytatywne, między innymi Magię Marzeń i Wielką Galę Charytatywną. A podczas takich okazji jak Mikołajki czy Dzień Dziecka obdarowujemy najmłodszych prezentami. Wszystko po to, żeby na ich twarzach zagościł uśmiech.